Przyjaciele, granica między snuciem teorii spiskowych a dostrzeganiem związków przyczynowo-skutkowych jest cienka. A ja po tej granicy kroczę i jestem pewien, że dokonane przez demony ataki na Oscorp i Normana Osborna są ze sobą powiązane. Motyw? Trudno go jednoznacznie określić w przypadku szaleńców. Ale chyba nie jest przypadkiem to, że zaatakowali filary, na których opiera się zarówno nasza gospodarka, jak i władza. To atak na nasz styl życia, o czym zresztą od zawsze uprzedzałem. Jeśli nie słuchaliście, jesteście na to gotowi. Jeżeli nie, modlę się za was.